Siema, z tej strony Amek. Chciałem was zaprosić na ciekawostki, część 10. Zapraszam do oglądania. Pierwsze ciekawostką będzie to, że jeżeli klikniecie F6, wyświetla wam się taka konsola. Wpisujecie komendę cl, podłoga main menu, podłoga background, 1. Wchodzicie na free playa i zaraz z niego wychodzicie. Jeśli to zrobicie, będziecie mieli takie czarne tło. To znaczy, że wasz komputer już został zhakowany. Tam jest ta arenka, pewna, jedna. I wpisując tą samą komendę, tylko że 0, wchodzicie znowu do freeplaya, od razu z niego wychodzicie i macie taką fajną arenkę. Jeśli komuś na przykład tamta już się nie podoba, bo się na przykład znudziła czy coś, to możecie się zmienić na taką fajną, elegancką arenkę. Musicie pamiętać o tym, że trzeba poprowadzić czasami 0, 1 lub 2, bo każdemu to różnie wychodzi. Inny wychodzi tak, inny wychodzi tak, więc jeśli chcecie taką arenkę ustawić, to polecam po prostu popróbować. A ja was zapraszam na scenę ciekawostki. Ale najpierw reklama. Nie bądź paruła, wbij na mego Iwesza Discorda. Może z nami popisać na generalnym, może zobaczyć memki, które wysłamy. Niezła dawka memów. Możesz wysłać swojego klipka, gdzie będzie Wesz albo ja je oceniać na własnym streamie. Będziemy dali tam różne propsy itp. Możesz zobaczyć moje ustawienia lub Wesza. A jak będziesz chciał, to nawet możesz z nami pogadać. Wbijaj mordo, zapraszam. Na scenę ciekawostką jest helikopter. Zobaczycie zaraz, o co chodzi. Tylko musicie wejść w szafkę i ustawić sobie dźwięki silnika helikopter. Już wam pokazuję, co chodzi. A teraz dokładnie się wsłuchajcie. Sami mogliście już usłyszeć piosenkę. Możecie napisać, czy taka ciekawostka jest dla was ciekawa. Coś w stylu hehe. Żeby zrobić tą ciekawostkę, musicie mieć ten dźwięk z silnika albo używać go w Akasmodzie i cały czas na nim latać. I wtedy wam się pojawi. Zapraszam na scenę ciekawostki. Menel z Krosna. Na scenę ciekawostku jest Menel z Krosna. Niestety ten menel się zamienił w pomidora. Jeśli pamiętacie, to siedział sobie taki elegancki menelik przy ognisku i sobie, nie wiem, pojadał dynie czy inne, coś tam. No, ten tekst. Niestety pan Menel zamienił się w pana pomidora. Niech życie mu będzie miłe. Następna ciekawostka jest na mapie środek miasta, a tu ciekawostką jest oto biuro Rocket League. Podobne było na Salty Shores, tylko że były dwa budynki, hehe. A tam jest drugie. Drugi budynek Psyenixa z piłeczką elegancką. Patrzcie, zajebiste, co nie? Hehe. Gdyby to byłby budynek pomarańczowej. No. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film się wam spodobał. Jeśli tak, możecie dać lajka. Hehe. Nie żebram mu lajki. Ale spróbuję wrócić teraz do normalnego, regularnego nagrywania. Ostatnio się trochę opierdolałem, nie ma co. Ale co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jakaś ciekawostka wam się spodobała. A będę zawijać wroty. No rap.